Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących, albowiem nie ma różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej i są usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian, 3 rozdział 22 do 24 wersetu. Czy kiedykolwiek złamałem prawo? Mam. Przekroczyłem dozwoloną prędkość o 5 km na godzinę. Przez cały czas funkcjonariusz odrzucał dowody, które przedstawiałem, broniąc się i mówiąc, że lepiej by zrobił, ścigając prawdziwych piratów i oszustów. Prawda była taka, że złamałem prawo i nie miałem nic istotnego do powiedzenia na swoją obronę. Czasem grzech traktujemy podobnie. Klasyfikujemy go do różnych kategorii. Są prawdziwie niegodziwi grzesznicy, którzy jawnie łamią prawo Boże i są tacy jak ja. Przyznaję, że czasami się mylę, ale nie jestem jak oni taki zły. Jak widzi to Bóg? On brzydzi się wszelkim grzechem, a my wszyscy bez wyjątku zignorowaliśmy Jego wolę. Dzisiejszy werset jest doskonale widoczny. Wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Co więc możemy zrobić? Wystarczy zaufać Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił za nasze przewinienia w nasze miejsce. Obiecał, że jeśli zaufamy Mu całkowicie, przebaczy nam i da nam nowe życie. Jak możemy skorzystać z tego dzieła? Przez porzucenie idei robienia czegokolwiek, by mieć prawo do Jego zbawienia i pokorne uklęknięcie u stóp Jezusa w pokucie. Jeśli wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, że popełniliśmy niezliczone grzechy i odkładamy na bok nasz egoizm, naszą dumę, mówiąc: Panie Jezu, przebacz mi, zrób ze mnie nowego człowieka, wybaw mnie od śmierci i daj mi życie wieczne. On to zrobi. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących, albowiem nie ma różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian, 3 rozdział 22 do 24 wersetu.